Witam serdecznie. Dzisiaj jest sobota, 30 września 2023 roku. Cieszę się, że możemy się tutaj tak licznie spotkać. Jesteśmy w Dortmundzie, tak? I będziemy rozmawiać sobie o tym, kim jesteśmy, co my tutaj robimy, jaką funkcję też mamy pewną do zdziałania. Przyjechaliście tu tylko pewnie z takiego prozaicznego powodu, że gdzieś się tam obudziliście i zauważyliście, że coś w tym świecie na zewnątrz jest nie tak, że warto by było go coś zmienić w swoim życiu, coś na lepsze. Może próbowaliście jakimiś innymi metodami i niekoniecznie się udawało tymi metodami, o których mówili nam, czy to rodzice, czy dziadkowie, czy szkoła, czy na lekcjach religii, bo ja też byłem programowany na strach, na obawę przed kimś, że coś tam mi zagraża, że zagrażają nam Niemcy za pierwszą wojnę światową, za drugą, za te rozbiory, za 39 właśnie, za okupację, że zagrażają nam Rosjanie też za rozbiory, za wojnę, za coś tam, że zagrażają nam Rosjanie ze względu, przypominano ciągle w mediach te takie wydarzenia, a to Katyń, a to Ostaszków, a to jakieś inne zdarzenia, że zagrażają nam Ukraińcy i przypominano co roku rzeź wołyńską czy inne rzeczy. Co było, to było, natomiast wracanie do tego, co było i kierowanie swojej uwagi, wywoływanie emocji, dzisiaj się dowiecie, że nam to nie służy, że wy jesteście tutaj dla całkiem innego jakby zadania. Po pierwsze, dowiecie się, że po prostu macie wpływ na swoją rzeczywistość, na jakość swojego życia i jak to osiągnąć, to tak dla siebie, macie wpływ, przeogromne możliwości na to, żeby po prostu uczynić sobie tutaj to życie w tej gęstości, w tej materialnej rzeczywistości, chociaż jesteście czymś więcej niż wam się mówiło, bo nie jesteście tą osobą o tym imieniu i nazwisku, tylko wy jesteście czymś przeogromnym, przepotężnym, jesteście czymś oceanem, tak? A byliśmy programowani na utożsamianie się tylko i wyłącznie z kropelką. Kropelka ma małą moc i musi dużo się napracować, a ocean ma wszechmoc i po tą wszechmoc będziemy tutaj też sięgać, ale ze względu na to, że w tym przejawieniu jako kropelka mamy tą genetykę, tak? Taką troszeczkę predysponującą nas, tu nie chodzi o to, żeby się wywyższać, ale predysponującą nas do tego, żeby pojąć tą rzeczywistość szybciej, otworzyć oczy, troszeczkę się wybudzić, chwycić pewien stan unikalny, o tym stanie będę mówił, o takim stanie światła, tak? I zarażać tym stanem innych. I takim pozytywnym wirusem ufam, że będziemy skutecznie to czynić, czyli najpierw osiągniemy pewien stan. Ten z pochodną tego stanu jest dostatek. Dostatek zdrowia, dostatek miłości, dostatek szacunku, dostatek wdzięczności, dostatek finansów, dostatek samorealizacji. Także to wszystko będzie pochodną tego stanu, ale i ty masz, per ty będę mówił do ciebie, ty masz pewną nadzwyczajną predyspozycję właśnie genetyczną, żeby to jakby przejrzeć, poczuć, i zacząć w ten sposób działać, żyć po prostu. Życie pojawi się, będzie po prostu pełniejsze dostatku, będzie pełne samych cudowności. Takich można by było powiedzieć, że magicznych rzeczy, gdzie inni będą mówić, że to są jakieś czary, że to jest magia. Ja tutaj nie będę się powoływał na żadną duchowość, ezoterykę, ruch religijny, tylko będę posługiwał się pewnymi definicjami fizycznymi, z fizyki, z optyki, z hydrauliki może troszeczkę, tak? Więc to jest po prostu nauka, która dla nas będzie pewną wiedzą, którą wypraktykujemy i będzie dla nas prawdą, tak? I będzie, jeśli oczywiście chcecie, będziecie w niej żyć. Natomiast dla innych, dla tych, którzy pozostaną w tym starym świecie, bo zauważacie, że szczególnie od 3 lat ten świat się zaczął rozdzielać, jakby takie, załóżmy w uproszczeniu, 2 drogi zaczęły się pojawiać na tym świecie, to dla tych osób z tego starego świata to będą rzeczy niewiarygodne, które będą się przydarzały jako z lekkością, jako przypadkowe zbiegi okoliczności wam, tylko dlatego, że osiągniecie pewien stan.
Więc to, co tutaj będzie na tej prelekcji, na tym spotkaniu takim czterogodzinnym, tak, czy 4,5 godziny, to będzie mowa o pewnej technologii. O pewnej technologii do wgrania w nasz system operacyjny. Tak? Jak chcecie, możecie z niej skorzystać, nie ma żadnego przymusu. Więc to będzie pewna technologia, ale technologia nie związana z żadnym urządzonkiem na zewnątrz, tak? Tylko to będzie technologia związana z naszym własnym postrzeganiem i z własną komunikacją. Więc będziemy też i mówić często, ja tu będę często powtarzał pewne kluczowe stwierdzenia, tak? Pewne kluczowe takie zasady, szczególnie te z fizyki kwantowej, gdzie jest istotny obserwator i to, jak on swoim aktem obserwacji już wpływa na mierzalną rzeczywistość i jak może też kierować tą rzeczywistością tak, żeby jemu się darzyło i żeby też i w skali makro świat się zmienił. Także zaczynamy. Jeszcze raz cieszę się, że tutaj jesteśmy i że możemy sobie razem popracować, porozmawiać. Rzeczywistość, na razie przyjmijcie, ufam, że część z Was będzie przyjmowała na wiarę te rzeczy, chyba że już to, co będę mówił, chyba że już oglądaliście filmiki i sprawdziliście coś w swoim życiu i wtedy jest to już Twoja prawda. Będę mówił per ty, tak, że to już jest Twoja prawda i może tylko dowiesz się kilku kolejnych rzeczy. Może przyjechałeś tutaj po to jedno zdanie albo po ten jeden wyraz. I to, po co tutaj przyjechałeś, jeśli już oglądałeś filmiki, to odpowiedź dla ciebie będzie w formie tego jednego zdania, tego jednego wyrazu. Ty poczujesz to na swoim ciele, w formie dreszczu, gdzieś tam na plecach, na udach, na ramionach i z tym pracuj, bo to twoja wyższa jaźń informuje cię, że to jest akurat dla ciebie. Rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, według mnie, tak mi składa się z takich pięciu puzli, z takich pięciu układanek, tak? I tutaj jest te punkty, te cechy tej rzeczywistości. Pierwszy, że jest rzeczywistość jednorodna. O co chodzi z tą jednorodnością? Bo my naszymi oczyma widzimy świat oddzielony, tak? A tu się mówi, że jest jednorodny, a jednorodna teoria pola mówi, że jest jednorodna, z jednego urodzone wszystko, z jednego źródła ma początek wszystko. Jeśli ma wszystko z jednego źródła początek, to w jakiś sposób, chociaż subtelny, ale ono jest połączone. Tak? Czyli można powiedzieć, że wszystko jest połączone ze wszystkim, chociaż nasze oczy widzą wszystko w oddzieleniu. Tak? Później sobie porozmawiamy o pewnej iluzji postrzegania, która powoduje, że żyjemy w całkiem innym świecie i o innej jakości świecie, a powinniśmy żyć, mimo tego, że oczy widzą w oddzieleniu, powinniśmy żyć w postrzeganiu jednorodnym. Czyli tak, rzeczywistość jednorodna, jeszcze raz, jednorodna teoria pola mówi, że wszystko jest urodzone z jednego źródła, wszystko ma jeden początek. Są na to do wyprowadzenia jakieś tam wzory i wyniki, ale ja będę mówił tylko o pewnych konkluzjach, tak, że jest jakiś początek, z którego wszystko wyszło i że wszystko jest ze sobą połączone. I to do momentu, gdy do tego momentu takiego rozumienia jednorodnej teorii pola, gdy wiemy, że jest jakaś tam jednorodna teoria pola, ale nie potrafimy siebie przypiąć do tej podstawowej zasady, tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to nijak nie działało to na naszą korzyść. Tak? Natomiast gdy my sobie uświadomimy, że u źródła tego początku, tej jedności, która się podzieliła, u źródła tego jesteś ty, ale nie ty w tym ubraniu fizycznym, jako kropelka, tylko ty jako najwyższa świadomość. Ty jesteś u źródła, ty jesteś źródłem wszech rzeczy. Tak? I jeśli ty to poczujesz w sobie, to, że jesteś źródłem, że jesteś wszystkim, że jesteś oceanem i uświadomisz sobie i poczujesz tą jedność, może w formie jakiegoś dreszcza, gdzieś tam na udach, na ramionach, na karku, nie wiem, jak ty to czujesz, ale jeśli sobie uświadomisz, że ty nie jesteś tylko tą kropelką, ale jesteś jeszcze i oceanem, tak, to zaczynasz sięgać po moc poprzez inne postrzeganie i gdy sobie uświadomisz,
że to ty jako źródło podzieliłeś się na siebie, Kasie, Zosie, Stasie, Krysie, czy Krzysia, czy Rysia, tak? Ty jako źródło podzieliłeś się na siebie i inne części nadal siebie. Podzieliłeś się na siebie i wszystko, co jest, jest nadal tobą. Ty jesteś wszystkim, a wszystko jest tobą. Wszystko jest połączone, chociaż te zmysły, które są podłączone pod mózg i pod umysł i ego, to te zmysły mówią, że wszystko jest odłączone, tak? Natomiast my mamy wyjść ponad umysł i ponad zmysły. Mamy inaczej postrzegać, a inaczej postrzegać, postrzegając, mamy się inaczej komunikować. Z kim komunikować? Z ludźmi, roślinami, zwierzętami, przedmiotami, minerałami, ale tak naprawdę komunikujecie się zawsze z samym sobą. Ci inni ludzie, gdy sobie uświadomisz tą jedność, to, że ci inni ludzie to także jesteś ty. I nieważne, jaki mają kolor skóry, nieważne, jaką mają narodowość, tak? Ty akurat jesteś tu w tym przejawieniu jako kropelka, jako Zosia, Krysia, Stasiu, tak? O białym kolorze skóry, narodowości polskiej, tutaj na tej ziemi, tak? I masz pewną predyspozycję do szybszego wybudzenia się i zarażenia tym wybudzeniem innych, tak? O, i tutaj nawiążę do pewnego przesłania, które trafiło do mnie jakiś czas temu. Tylko nie wiem, gdzie ono teraz jest. Ach. My sobie do tego przesłania wrócimy jeszcze na koniec, tak? Podsumowując, bo jesteś tutaj nie tylko dla siebie jako kropelki, ale jesteś dla siebie jako źródła i dla siebie jako wszystkiego, co jest, co też jest tobą, tak? Więc to przesłanie, takie przesłanie na koniec starych czasów i początek nowych czasów. To, że widzicie od 3 lat, że coś się tak mocno zmieniło na świecie i że świat się podzielił, prawda? Widzicie, że podzielili się na tych, co wierzą w telewizory, w to, co w tych telewizorach, w te autorytety, w polityków, w kapłanów, w naukowców i w lekarzy, zwolenników jakiejś tam terapii i w tych, co zauważyli, że coś jest nie tak, tak? I przestali im wierzyć. Więc świat się podzielił, kończy się stary świat, starego postrzegania i zaczyna się nowy świat. I tu będziesz poproszony o pewną pomoc w tym przejściu dla siebie i dla innych części siebie, bo ty masz wpływ na innych, ale nie wprost masz ten wpływ. I o tym też sobie powiemy. Więc przesłanie na koniec starych czasów i początek nowych czasów. 4 drogi pojawią się przed ich oczami. Przed ich oczami, czyli przed naszymi oczami pojawiły się 4 drogi. 3 z nich będą fałszywe, są to drogi pomocników zła, gdzie ich duch jest popychany do ciemnego dołu. 4. droga jest drogą ducha i prawdy. Ona prowadzi nad przepaścią. Czyli dowiadujemy się, że są z tych takich okoliczności. A jakie są okoliczności? Okoliczności są takie, że coś od jakiegoś czasu jest przynajmniej lansowane w mediach, że coś nam zagraża w skali całego świata, tak? Zagrażał jakiś wirus, jakaś wojna, jakieś bomby atomowe, wcześniej jeszcze jakaś tam kometa będzie wynaleziona, że będzie nam zagrażała, może jeszcze coś innego, że coś nam zagraża. Więc jest taka retoryka, tak? I jakby będą 4 drogi wyjścia z tych z tak zwanych strachów, tak? Przy czym te 3 drogi będą nie do końca prawidłowymi drogami, bo jeśli mają ciebie zbawić politycy, Trump, Putin albo jacyś tam inni, SPD czy CDU, czy tam nie wiem kto, i wierzymy, że to oni załatwią sprawy i będziemy żyli w raju na ziemi, to ufam, że tutaj nie ma takich osób, którzy ufają, że politycy coś za nich załatwią. Na tej pierwszej drodze są też kapłani tych klasycznych religii, że oni uczynią nam tutaj raj na ziemi, że tobie uczynią raj na ziemi. Chcą oczywiście twojej uwagi, twojej energii, twoich pieniędzy, natomiast nie jest to właściwa ta pierwsza droga tych klasycznych polityków i klasycznych kapłanów. Druga droga to będzie droga takiej jakby opozycji politycznej albo całkiem alternatywy politycznej, tak? Różnych ruchów, które często walczą przeciwko tej pierwszej grupie, będą chcieli twojej uwagi, żebyś poświęcał im swoją uwagę, inwestował
swoją uwagę, swoją moc kreacji. Druga droga to też droga już nie tak ruchów religijnych, jak różnorakich ruchów ezoterycznych. Czyli jacyś guru, szamani, tacy no, przedstawiciele jakichś ruchów alternatywnych, tak? Niekoniecznie związanych z tymi trzema grubymi księgami, tylko innych. My sobie potem omówimy to w szczegółach. I to też według mnie nie jest właściwa droga. Ale to ty nauczysz się rozpoznawać poprzez odczucia. Ja tutaj najlepiej, jak będę potrafił, przekażę ci metody rozpoznawania, tak? Ale poprzez odczucia, żeby nie pójść ani pierwszą drogą kapłanów czy polityków, ani drugą drogą guru różnych tam ruchów ezoterycznych lub też opozycji politycznej. Trzecia droga jest to droga zmiany częstotliwości, ale nadal przez coś zewnętrznego. Przez coś zewnętrznego, tak? Pierwsza i druga droga to też, że ktoś z nas zewnątrz za nas coś zrobi, tak? Trzecia droga to, że za nas zrobi robotę środek halucynogenny, narkotyk, jakiś grzyb halucynogenny, że my przeskoczymy do innej częstotliwości przy pomocy tego czegoś, co jest na zewnątrz, tak? I z pewnością znacie już ludzi, którzy korzystają z tych różnych tak zwanych medycyn, czy świętych medycyn, tak? Ale jeśli korzystają z tego często i powtarzają, patrzcie tylko na owoce, tak? Czy mają owoce, bo tu celem jest wolność od wszelkich uwikłań tutaj na ziemi i wyjście z pewnej gry, która jest na dwóch częstotliwościach. Patrzcie na owoce tutaj, w tej częstotliwości, w tak zwanej czwartej gęstości. Czy mają owoce, czy mają szacunek w oczach innych osób, czy mają wdzięczność, czy mają spełnioną, odwzajemnioną relację miłosną, taką partnerską, czy małżeńską, czy rodzinną, czy żyją w dostatku zdrowia, czy żyją w dostatku finansów, czy żyją w pasji, w samorealizacji. Patrzcie na owoce, tak? Więc pierwsza i druga droga działań zewnętrznych według mnie nie jest to właściwa droga. Trzecia droga wyjścia z gry, z tych strachów na lachów, jakie są, droga zmiany częstotliwości, ale przy pomocy jakichś środków halucynogennych, tak? Że na chwilę poczujemy się lepiej pod wpływem alkoholu, czy jakichś ziół, czy jakichś grzybów, ale potem przychodzi z powrotem lądowanie tu i często jest to twarde lądowanie, tak? I człowiek jest wtedy pokiereszowany i znów wyskakuje w tą inną częstotliwość, bo tam ma troszeczkę wytchnienia, ale tak naprawdę my mamy tu, w tu i teraz, w tej częstotliwości, z tymi ciałami fizycznymi, wykonać pewną pracę związaną z postrzeganiem i związaną z komunikacją. Także chodzi o pewną świadomość, żebyśmy ją zyskali, a potem żebyśmy tylko, wchodząc w pewien stan, obdarowywali tym stanem. A dlaczego warto obdarowywać tym stanem? Tą radością, błogim słowem, błogim spojrzeniem, uśmiechem, wdzięcznością, szacunkiem. Dlatego, że dowiemy się, że rzeczywistość wokół nas jest lustrem i wraca do nas, wracało, wraca i wracać będzie. Wszystko to, co do innych wysyłamy, ale dziś dowiecie się, myślę, że już czujecie, że ci inni, nie ma innych, jesteś tu tylko ty. Tu jesteś tylko ty i inne części ciebie. I te krzesła, i te różne przedmioty, te tablice, ci wszyscy ludzie, rośliny, zwierzęta, wszystko, to jesteś ty. I jak się będziesz komunikował z innymi częściami siebie, tak będzie się tobie darzyło. Bo wszystko wraca, jak bumerang. Każda twoja myśl, słowo, uczynek jest jak bumerang wysłany w pole, wyrzucony i wraca po prostu. I czyńmy to, co chcielibyśmy, żeby do nas wracało pomnożone, bo zawsze wraca pomnożone. Więc czyńmy to, co chcemy, żeby wracało. Komu? Innym, ale tam jest znak równości. Inny to jest ja, to jestem ja. Więc czyńmy innym sobie to, co chcemy, żeby do nas jako do kropelki wróciło. Więc będzie chodziło o pewne postrzeganie. Więc są te trzy drogi, przy pomocy czegoś na zewnątrz i jedna droga, zmiany częstotliwości w sobie poprzez siebie i poprzez inne postrzeganie i inną komunikację. I tutaj nie będzie żadnej technologii. Do tej czwartej drogi nie dostaniecie żadnego urządzenia kwantowego, które was tam przeniesie. Do tej drogi czwartej nie dostaniecie żadnego grzyba, żebyście go tutaj przegryźli i odlecieli, tak? Czy jakiegoś środka zaciąganego do nosa, czy w żyłę, czy nie wiem co, czy jakiegoś kielicha, nie wiem czego. Bo to nie tędy droga, bo to są wszystko protezy.
pewne protezy, gdzie proteza doraźnie działa, ale najważniejsza to jest praca w nas do wykonania, gdzie twoim obowiązkiem tu i teraz jest się obudzić, ale nie jest to przymusem, tylko miej świadomość, że niewybudzenie, niedostrojenie się do tej zmieniającej się częstotliwości, jaka jest na Ziemi, tak? A z Ziemi, z minerałów Matki Ziemi jest twoje ciało i ciała wszystkich części ciebie. I te wszystkie przedmioty, to też jesteś ty i też są z minerałów Matki Ziemi. I rośliny i zwierzęta, one się z automatu dostrajają, ale rośliny i zwierzęta nie mają tego umysłu, jaki ma człowiek. I tu jest pewna praca do wykonania. Ty masz większe możliwości, tak? Ale i masz pewne hamulce załączone poprzez pewne oprogramowanie wgrane do systemu operacyjnego. I to oprogramowanie my nazwiemy jakimś tam oprogramowaniem fabrycznym, a my mamy je zamienić na oprogramowanie źródłowe, czyli uświadomienie sobie, że ty i źródło jednym jesteś. I ty i źródło i wszystko, co jest, jednym jesteś. I chodzi o to, żeby komunikować się ze wszystkim, co jest, jak ty sam chciałbyś być traktowany. Czyli z szacunkiem, z wdzięcznością, z miłością, z akceptacją, z błogim słowem, z błogim spojrzeniem, z uśmiechem na twarzy. I także, żeby uczynić taką komunikację w stosunku do istot, które trzymają was w pewnych splątaniach tutaj. Dowiecie się, że te istoty, które ciebie tak wkurzają, tak, tak denerwują, dzięki nim tak cierpisz albo cierpiałeś, to te istoty są dla ciebie największymi nauczycielami i bardzo ważne, ja was tutaj przygotuję do tego, żebyście wrócili, nauczyli się komunikować i zakończyć kontrakt, bo nie można z tego kontraktu, że ktoś wam coś robi, uciec przed tym. Nie można zwalczyć tego człowieka, bo walcząc zasilamy go jeszcze bardziej i ten kontrakt jest dalej realizowany, jak nie przez tego człowieka, bo wy możecie go nawet, jak chcecie, no załóżmy, moglibyście go usunąć z tej częstotliwości, ale kontrakt dalej przechodzi i w jeszcze gorszym wydaniu przyjdzie. Nie da się przed tym uciec. Te kontrakty trzeba pozamykać. Ja za chwilę wam wytłumaczę, dostaniecie całą technologię do tego, żeby uczynić swoje życie lepszym jakościowo, ale jednocześnie wy też pomagacie innym częściom siebie. Zaraz do tego przejdziemy. Więc tak, czwarta droga jest drogą ducha i prawdy. Ducha, czyli pewnej świadomości duchowej, świadomości tej jednorodnej rzeczywistości, ale po przyłączeniu, że to ty jesteś tym źródłem. Bo sama jednorodna teoria pola nie działa dla ciebie, jeśli nie połączysz siebie ze źródłem, że to ty jako ta najwyższa świadomość jesteś tym źródłem. I tutaj na tej sali, ponownie mówię, jesteś tylko ty. I wszędzie wyjdziesz stąd, zawsze jesteś ty. I wszystko jest tobą. Jesteś ty w sobie i ty we wszystkich swoich lustrzanych odbiciach. I postrzegając tak i komunikując się w ten sposób z tymi tak zwanymi innymi, bo tak byliśmy programowani, że są jacyś inni, i wiele retoryk jeszcze spotkasz od różnych ludzi, którzy będą chcieli ci sprzedawać rozwiązanie na wyjście z okowów, że są jacyś inni, trzeba z nimi walczyć, uciekać, być sprytniejszym, kombinować, coś tam zmanipulować, to nie są właściwe drogi. Uświadom sobie, że ci inni to jesteś także ty. I jest wyjście z tej gry, ale poprzez uznanie tej drugiej strony, tak zwanej ciemnej, która odgrywa rolę tylko ciemnej, to też jesteś ty i wyjdziesz ze splątania i to, co oni mówią, nie będzie na ciebie w ogóle oddziaływało. Ty znikniesz z zasięgu ich postrzegania. Jest to bardzo fajnie pokazane w filmie Niebiańska Przepowiednia. Tak? Po uruchomieniu częstotliwości w sobie, ty wyjdziesz z widoczności po prostu tamtej ciemnej strony, która też jest częścią ciebie, gdy ty uznasz tą ciemną stronę i będziesz się inaczej komunikował. Ja dokończę tutaj, czyli tak, czwarta droga jest drogą ducha i prawdy. Prawdy, czyli wy nie będziecie, prawda jest w odróżnieniu od koncepcji albo od wiary, prawda to jest wszystko to, co ty sprawdzisz i wiesz, że działa. A wszystko to, co ci ktoś opowiada, że niby działa, to jest może jego prawda, ale dla ciebie to jest koncepcja, w którą możesz wierzyć albo nie.
będę was wielokrotnie tutaj zachęcał i powtarzał się, żebyś sprawdził, żebyś nic nie wierzył ani mi, ani nikomu. Przyjdzie taki stan połączenia, trwałego połączenia twojego kropelki z oceanem, czyli twojego ze źródłem, gdzie wszystko to, co będziesz potrzebował, dostaniesz ze źródła i to będzie czysta prawda. Już bez sprawdzania, tak? Będzie do ciebie przychodziła wewnętrznym głosem czy wewnętrznymi myślami. Może już przychodziła i jeśli podejmowałeś decyzje w wyniku tego wewnętrznego głosu i to często były dobre decyzje, tak? Ja przynajmniej, gdy się posłuchałem, to miałem bardzo dobre owoce z tego, że się posłuchałem wewnętrznego głosu, a gdy się nie posłuchałem, a miałem znaki, żeby nie robić, nie czynić czegoś, co było totalnie z umysłu, ja to jednak wbrew znakom, a znaków było wiele, uczyniłem, to dostałem bardzo mocno po tyłku. Więc nauczyłem się słuchać i też tak, gdy to był ta pora roku, jesień 2018 roku, gdy wewnętrzny głos mówi, że przestań robić już te biznesy, sprzedawać te kosmetyki, suplementy, usługi reklamowe czy inne rzeczy i zacznij mówić, to ja, będąc już doświadczony dobrymi owocami, gdy się posłuchałem, i słabymi owocami, zgniłymi owocami, gdy się nie posłuchałem, to sobie mówię, aha, dobrze, przychodzi ten głos, mam wziąć mikrofon i mówić. I od jesieni 2018 roku, gdy pierwszą prelekcję zrobiłem dla kilkunastu osób u Tereski Joy Brynkus w Toruniu, gdzie pierwszych kilka prelekcji tam się odbyło i potem to już popłynęło i dzisiaj spotkania są dla kilkudziesięciu osób, chociaż ostatnie z Johnem Veto i Andrzejem to było prawie 200 osób w Łodzi, ale każdy taki odcinek ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób, tak? A są odcinki, które już przekroczyły 100 tysięcy osób, tylko na YouTubie, ale są przerzucone jeszcze na inne serwery, tak? Więc czyli jakby jest docenienie tego, że jest użyteczność z tej wiedzy, która co prawda jest moją prawdą, tak? Po raz kolejny powtarzam, ale dla ciebie to jest koncepcja, ty wszystko sprawdzaj. I to, co ja mówię, i to, co inni mówią. Sprawdzaj, w nic się wprost nie wkręcaj, sprawdź, że i prawdą, bo tutaj jest czwarta droga, jest drogą ducha i prawdy, czyli świadomości duchowej i tych, co idą zgodnie ze swoją prawdą, a nie z wiarą, bo wam będą chcieli sprzedawać koncepcję wiary w formie grubych ksiąg i rytuałów, które są związane z udojem twojej energii. Poprzez twoją uwagę i twoje emocje jest udojana energia. My sobie też o tym wszystkim powiemy, tak? Ty już prawdopodobnie nie będziesz korzystał, jakby poddawał się temu udojowi świadomie, tak? Rozpoznasz to wszystko. Więc czwarta droga jest drogą ducha i prawdy. Ona prowadzi nad przepaścią. Prowadzi nad, według tych, którzy patrzą z boku, co zostają w starym świecie, to ty pójdziesz drogą takiego jakby wariata, jakbyś szedł nad przepaścią o ogromnym ryzyku, ale gdy tak naprawdę nie będzie tego ryzyka, gdy nie będziesz w umyśle, tylko będziesz w czuciu i w połączeniu ze swoim źródłem i z Matką Ziemią, z której minerały, z minerałów są, jest twoje ciało i ciała wszystkiego, co jest, wszystkich, co jest, tak? I będziesz w tym połączeniu, tak? Połączeniu takim wertykalno-horyzontalnym, będziesz w tym połączeniu, będziesz prowadzonym. Więc to, że ty idziesz nad przepaścią, ty nie będzie żadnego ryzyka, żadnego zagrożenia, bo w świadomości jedności nie ma nic, co mogłoby tobie zagrażać, ale ktoś patrzący z boku będzie mówił, że jesteś wariat. Pewnie już mówią, co? A tutaj jest spotkanie samych takich podobnych jak my. Natomiast chodzi o to, żebyś utrzymywał tą częstotliwość i ryzyka nie będzie, ale dla patrzącego z zewnątrz to będzie droga nad przepaścią. I teraz odważni Słowianie będą ją przechodzić w odwadze i w chwale, widząc w niej sposób, który prowadzi do zbawienia. Do zbawienia, czyli do wyjścia z gry. Tak, do wyjścia z gry. Wyjście z gry jest gra. Gra o nazwie więzienie. Tak, jest pewna gra o nazwie zniewolenie. Jest ona na dwóch gęstościach, założone jest takie jakby więzienie. Tak? Na gęstości czwartej, długość, szerokość, wysokość, czas, tak? To tutaj, gdzie mamy fizyczne ciała, jest założone więzienie związane z udojem
że z niewalaniem i z udojem energii istot żywych, tak? Przez kogoś, coś, co też jest częścią ciebie, jako źródła. I wyjście z gry jest wtedy, gdy sobie uświadomi, że to coś, co doi tą energię, jak przepływa mechanizm udoju energii, jak jest przeprowadzany, to wszystko sobie tutaj przepracujemy i będziecie już to wszystko rozpoznawać bez problemu, tak? Więc na czwartej gęstości jest nałożony pewien system udoju energii. Nie tak finansowej, jak energii emocjonalnej, która idzie w momencie, gdy twoja uwaga zostanie skierowana na niskowibracyjną informację. Dlatego będziemy się uczyć inwestowania, zarządzania swoją uwagą, bo to jest twój największy kapitał, bo ktoś mówi, że pieniądze są najważniejsze, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pieniądze to też jest twoja energia, tak? Ale na wyższym poziomie energia płynie tam, jak nie wiadomo, o co chodzi o energię się mówi, tak? Ale energia płynie tam, gdzie twoja uwaga. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o uwagę, o twoją uwagę. Jak ktoś przejmie twoją uwagę, wprowadzi ciebie w jakąś koncepcję postrzegania i niskowibracyjnej komunikacji, że coś ci zagraża, że zagraża ci jakaś inna religia, jakiś inny naród, że zagraża ci jakiś kataklizm, jakaś choroba, jakiś głód, jakaś susza, tak? I wejdziesz w to i wygenerujesz z siebie emocje, to się splątujesz z tym, to zaczyna się przydarzać temu, który to kupi, tą koncepcję, przyjmie, wgra w swój system operacyjny i zasila emocjami i traci energię. Porozmawiamy sobie o poziomach Hawkinsa, jak ta energia jest tracona, szczególnie w pewnych rytuałach. Więc odważni Słowianie będą ją przechodzić, tą czwartą drogę, w odwadze i w chwale. Jest, ponownie jest tutaj słowo odwaga, odwaga. Zobaczcie, przejdziemy jednak do tej tabeli Hawkinsa, tak? I jesteś w tu i teraz, tą, tutaj jako ta kropelka z oceanu. Tutaj wokół ciebie jest lustro, tak? A za lustrem jest nieskończona ilość alternatywnych jakości życia, które przejawiają się w twoim życiu fizycznym wtedy, gdy ty masz w sobie tą częstotliwość. Systemy egregoryczne poprzez uwagę i niskowibracyjne informacje nakierowują ciebie na niskowibracyjne stany, na złość, żal, na strach, że masz się bać czegoś, tak? Choroby, wojny, kryzysu, jakiegoś resetu, czy tam nie wiem czego, to zaczyna się tobie to przejawiać w twoim życiu. Dlatego, że jest pewna zasada tutaj, w tej rzeczywistości, że materializuje się zgodnie z twoją uwagą, z twoimi przeważającymi przekonaniami. W fizyce nazywa się to tak, że cząstki elementarne w polu zachowują się zgodnie z zamiarem obserwatora, zgodnie z przeważającym przekonaniem obserwatora. Jeszcze mówi się, że zgodnie z oczekiwaniem obserwatora, ale to słowo oczekiwanie pomijamy. Zgodnie z przeważającym przekonaniem obserwatora. Ty masz stuprocentowy wpływ, ty kreujesz rzeczywistość, kreowałeś, kreujesz i kreował będziesz tutaj. Przy czym na tej kreacji jest założone pewne więzienie, pewne splątanie, pewien wirus jest nałożony po to, żebyś ty kreował sobie, ale nie szczęście, nie raj na ziemi, tylko właśnie to niedarzenie się, tak? I chodzi o to, że jest jeszcze inna częstotliwość i my sobie myślimy, a, tak jak co niektórzy, a, porzucę to ciało, gdzieś tam skoczę, czy coś sobie innego zrobię i uwolnię się. To nie jest uwolnienie. Przeskok do piątej gęstości to nie jest uwolnienie, bo tam też jest pułapka. Na czwartej i na piątej gęstości jest założone to takie więzienie, nie ma kajdan, nie ma pętna na rękach, czy na szyi, czy na nogach, tak? Ale jest splątanie. Więc praca jest do wykonania tu, na tej gęstości. W teraz, teraz jest do wykonania praca, tak? Ona będzie związana tylko i wyłącznie z innym postrzeganiem, już nie dualnym, a jednorodnym postrzeganiem rzeczywistości, czyli żeby dostrzegać w
oczach tego drugiego człowieka samego siebie i żeby się inaczej komunikować z nim. Czyli praca jest związana z postrzeganiem i z komunikacją. I są tutaj za lustrem, sobie omówimy jeszcze to lustro, to wszystko, za lustrem są nieskończone ilości alternatywnych twoich linii życia. Ty przeskakujesz, z każdym uśmiechem jesteś tu, z każdym smutkiem i żalem jesteś tu, z każdym spacerkiem po trawie na łące jesteś tu, a z każdym włączeniem telewizora i kupieniem tych informacji lądujesz tu, więc skaczesz jak surfer między cudownym stanem, rajem na ziemi, a nocnikiem, tak? Splątanie jest ustawione, jest założone to więzienie tu, na tym poniżej 200. Tak, bo 200 to jest częstotliwość wychodzenia, stosowania, odważnego stosowania tych prawd w swoim życiu. Więc czwarta droga jest drogą ducha i prawdy. Tak? I będą ją przechodzić odważni Słowianie w odwadze i w chwale. Odwaga jest, będzie potrzebna, tak, do tego, żeby zacząć stosować to inne postrzeganie i inną komunikację. Bo dotychczasowe postrzeganie to, że oko za oko, ząb za ząb, pięknym za nadobne. Ktoś mi coś zrobił, no to ja jemu też. I mszczenie się. To jest coraz większe splątywanie się z tym, czego nie chcemy. To jest splątywanie się z tą grą i wikłanie się w tej więziennej grze. A my mamy wyjść z tej gry, obudzić się, wyjść, ale zanim wyjdziemy, uczynić sobie raj na ziemi tutaj. Tutaj, w tej częstotliwości jest do wykonania praca. Tam w piątej gęstości już się nic nie zrobi. Tylko się po prostu jest przygotowywanym do powrotu z wymazaniem wszelkich doświadczeń, które już zdobyliśmy tutaj. Więc jak mamy okazję być tu, to nigdzie się nie ewakuujemy stąd, ani przy pomocy żadnych środków halucynogennych, ani żadnego samopokrzywdzenia siebie, bo to nie jest rozwiązanie, ani nie powierzamy swojego życia kapłanom czy też politykom, tylko stajemy się świadomymi kreatorami swojej własnej rzeczywistości. I do tego będzie potrzebna odwaga do stosowania tych zasad w praktyce. I teraz tak na koniec jeszcze tej pierwszej części, że odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale i w odwadze, widząc w niej sposób, który prowadzi do zbawienia. Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę. Zostaną nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych, czyli zacznie wam się darzyć. Odejdą, będąc w tej częstotliwości, odchodzą same osoby toksyczne albo się zmieniają, tak? Odchodzą choroby, odchodzi bieda, odchodzi ubóstwo, odchodzi brak szacunku czy pogarda. Będziecie po prostu w dostatku tego wszystkiego, ale najpierw, wiedząc, że wszystko jest lustrem, to najpierw zaczniecie to tym obdarowywać, tym szacunkiem, tą miłością, tą akceptacją, wdzięcznością obdarowywać i dopiero to wtórnie wróci do was. Zaraz, gdy będziemy sobie omawiać optykę, to dokładnie to pojmiecie. Więc zostaną nagrodzeni ci Słowianie bogactwem ducha i rzeczy materialnych. Świat będzie podzielony na dwie części. No to już widzicie, że już się dzieli. Czyniące zło pozostaną w tyle z duchami i sługami zła. Przy czym pamiętajcie, że ci czyniący zło to tylko odgrywają rolę. To też są części was, tak? To też są części ciebie. Będę mówił per ty, żeby bardziej konkretnie do ciebie to dochodziło. Wszystko jest częścią ciebie. Natura przekształci większość z nich w proch. W co tam przekształci, to już tam mniej jakby ważne. No nie będzie się darzyć ani w zdrowiu, ani w materii, tak? Sprawiedliwi i odważni będą kroczyć u boku Słowian. Będą dokonywać dobrych wyborów, dobrych myśli, dobrych spojrzeń, dobrych słów i dobrych czynów. Pojmą tą fizykę i będą wysyłali po prostu do lustra, do pola, do innych części siebie, będą wysyłali i obdarowywali innych, widząc w tych innych siebie, nieważne jaki jest kolor skóry, nieważne jaka jest narodowość i jakim językiem się posługują, nieważne jaką nawet religię, jeśli wyznają, nieważne, że może nadużywają właśnie tych rzeczy, których wy już nie będziecie używać, tak, w formie napoju, czy jedzenia, czy w formie jakichś środków halucynogennych, bo ty nauczysz się akceptować inne części siebie takimi, jakimi są, bez żądania, aby się te części
zmieniały. To tyle w tej pierwszej części. Jestem wdzięczny za uwagę.